Dobry. Nazywam się Grzesiek i chciałbym przedstawić Wam parę myśli ze Słowa Bożego. Dzisiaj pytanie, czy człowiek w ogóle może być zbawiony? Czy jest to możliwe, żeby człowiek mógł na podstawie Słowa Bożego wiedzieć o tym, czy jest zbawiony i czy to zbawienie jest trwałe? Czy też można je utracić? Aby na to pytanie odpowiedzieć, posłużę się Jana 3 rozdział, czyli otworzymy Słowo Boże z Ewangelii Jana, rozdział 3. I ten rozdział 3 zawiera w sobie rozmowę między Nikodemem a Panem Jezusem. Nikodem przyszedł do Pana Jezusa w nocy i zaczął Pana Jezusa chwalić. Natomiast Pan Jezus odpowiedział do niego, że musi się na nowo narodzić i to nowo narodzenie jest konieczne. Później, w trakcie tej rozmowy, są użyte przez Pana Jezusa słowa, takie jak przeczytam od 15, a w zasadzie od 14 wiersza. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Pan Jezus zaczyna tutaj do porównania z tym, co stało się w czasie, gdy Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Gdy ten przykład weźmiemy pod uwagę, to musimy wiedzieć, że Izraelici zgrzeszyli i konieczne było, żeby Izraelici, którzy chcieli być uratowani od konsekwencji ukąszenia przez węże, które były wtedy i kąsały lud, to konieczne było, żeby ci Izraelici spojrzeli na miedzianego węża wykonanego przez Mojżesza. A to oznaczało, że jeśli spojrzeli na tego węża, to następowało natychmiastowe uzdrowienie. I ten przykład jest użyty przez Pana Jezusa jako przykład, jak działa zbawienie. Tamci Izraelici mieli do Słowa Bożego wygłoszonego przez Mojżesza zaufanie, że każdy, kto spojrzy na węża, ten zostanie uzdrowiony i niektórzy spojrzeli. I tak samo jest z zaufaniem Panu Jezusowi, uwierzeniem w Pana Jezusa Chrystusa. Tak jest powiedziane przez Pana Jezusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby każdy, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, nie zginął, nie poszedł na zatracenie, nie poszedł do piekła, ale aby miał życie wieczne. Co to jest życie wieczne? Jest to życie, które charakteryzuje Boga. Ono nie ma ani początku, ani końca. Jest to życie wieczne. Nie chodzi o życie nigdy nie kończące się. Chodzi o życie, które nigdy się nie zaczęło, ani nigdy się nie skończy. Takie życie ma Bóg i Pan Jezus Chrystus to życie tutaj obiecuje na podstawie uwierzenia w Niego. Aby każdy, czyli nie jest to limitowane do jakiejś specjalnej grupy, tylko każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, może mieć gwarancję, że nie pójdzie na potępienie do jeziora ognistego, do piekła, lecz że jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony. I to jest podstawa. Czy to zbawienie można stracić? Oczywiście, jeśli jest to życie wieczne, które nigdy się nie kończy, to na tej podstawie mamy niezachwianą ufność, że każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa, nigdy nie straci zbawienia.
Dziękuję za uwagę. Czytajcie Słowo Boże. Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31, Ostrzeszów 63 500. Jeśli masz pytania, jeśli masz życzenie dostać Nowy Testament, to pisz. Możesz też napisać do mnie SMS-a lub zadzwonić 791 214 963. Z Bogiem.